Kampania społeczna Różni, ale równi. Zobacz człowieka. Celem kampanii jest uwrażliwienie krakowian na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Nauczmy się rozmawiać. Zauważajmy się wzajemnie. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Małota i jestem prezeską Stowarzyszenia Razem dla Integracji. Naszymi podopiecznymi są osoby głównie ze spektrum. Dla mnie te osoby to jak paleta barw. Każda z nich jest inna. Dlatego bardzo trudno określić osoby wszystkie tymi samymi cechami. Kilka wspólnych cech to to, że nie nawiązują te osoby kontaktu wzrokowego. Nie zmuszajmy ich do tego, starajmy się mówić ich w kierunku, natomiast nie szukajmy ich wzroku. Kolejną cechą to nadwrażliwość słuchowa. Bardzo często te osoby mają problem z nadwrażliwością słuchową. Mogą nosić słuchawki, mogą uciekać z pomieszczeń, gdzie jest głośno. Starajmy się mówić ściszonym głosem do nich. Osoby neuroatypowe nie lubią dotyku zwykle, chociaż znam bardzo dużo autystów, którzy uwielbiają się przytulać. Dlatego nie zmuszajmy ich do podawania dłoni przy powitaniu lub pożegnaniu oraz nie przytulajmy ich wbrew ich woli. Bardzo często mają problem z wyrażaniem własnych emocji i bardzo często nieadekwatnie reagują na sytuacje, które spotykają ich w życiu codziennym. Pamiętajmy o jednym. Autyzm to nie choroba, chociaż te osoby mogą potrzebować od Państwa wsparcia i pomocy w zupełnie prozaicznych sytuacjach. Miejmy oczy otwarte. Dziecko, które hałasuje, rzuca się na ziemię, niekoniecznie jest dzieckiem niegrzecznym. Może być osobą ze spektrum. Rutyna w życiu osób ze spektrum to bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy, aby nie zaburzać ich harmonogramu, który może spowodować nieodwracalne zmiany ich nastroju czy też samopoczucia. Zapytaj, jak możesz pomóc.